krótkie dwie takie rzeczy. Pierwsza to jest to właśnie, żebyście zaczęli realnie wierzyć i nie podważać waszego rozwoju. Nigdy nie podważaj twojego rozwoju. Tak jak dziecko nie widzi się, jak rośnie, bo ono nie widzi. Tak człowiek, jak się rozwija, to a jest prawdziwym, Bożym człowiekiem, to ten jego wzrost nie jest dla niego taki widoczny. A diabeł bardzo chce, żebyś nie widział swojego wzrostu. Żebyś uważał, że gdzieś stoisz w miejscu. Coś wam powiem. My idziemy jak przecinaki. Jak przecinaki. Po takich akcjach, jak ta, widać jakość ludzi. Jakość, wielkość, siłę, moc. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz. Musisz to widzieć. Wiecie, jedną z rzeczy, którą cały czas diabeł próbuje oszukiwać chrześcijanina, to jest wmawianie mu, że on stoi w miejscu, albo że się wolno porusza. Ilu z was słyszy ciągle informacje: za mało, za wolno, za słabo, za mało czasu mi poświęcasz, za mało się do mnie modlisz, i tak dalej, i tak dalej. To jest głos diabła, który się podaje za Boga. Za twoje sumienie się podaje. Rozumiesz, o co chodzi? I ci wali w głowę cały czas. Za mało, za mało, za mało, za mało. W tym kościele, w ogóle w tej służbie naszej, większość ludzi jest w służbach. Większość. I ci mówi się ogólnie, że jak 15% ludzi w kościele jest w czynnych służbach, to że to jest przebudzony kościół. Rozumiecie? W naszej służbie, zagadką, mniej więcej 75-80% ludzi jest w służbach. Różnych. To taka rozpiętość. Rozumiecie, co tu? I każdy z was to musi zrozumieć, musicie to widzieć. To jest jedna sprawa.